Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, tutaj Kaśka. I dzisiaj zapraszam Was na zapowiadany filmik, w którym pokażę Wam moje zakupy świąteczne, bożonarodzeniowe. Zakupy, które robiłam od lipca tak naprawdę. Także trochę się tego uzbierało. Nie wiem, wydaje mi się, że ten filmik może być troszeczkę przydługi, chociaż postaram się tak, wiecie, troszkę go jakoś przyspieszyć Wam to pokazywanie, żeby też nie było za długo. Ale tak jak mówię, te zakupy robiłam od lipca, czyli właściwie od tej akcji Christmas in July, kiedy to w te firmy wypuszczają swoje jakieś tam nowe kolekcje na święta, więc od tego czasu robiłam sobie takie zakupy różne w różnych sklepach i dzisiaj właśnie wszystko zebrałam razem i pokażę Wam, co kupiłam przez ten czas. Będą to zakupy, tak jak mówię, z różnych sklepów. Będzie Crafters Companion, będą polskie sklepy online, ale ja Wam nie będę mówić dokładnie z których sklepów, bo w sumie będziecie widzieć z jakiej marki, jakiej to jest firmy w ogóle produkt, więc wydaje mi się, że one są dostępne, te rzeczy ogólnie w różnych sklepach tych online. Będzie kilka rzeczy z AliExpress. Będą stemple, będą wykrojniki, papiery. Będzie Action też, kilka rzeczy z Action. No także mam nadzieję, że Wam się spodoba ten film. Myślę, że teraz jest taki czas, że już właśnie powoli wszyscy kupują te świąteczne rzeczy i pokazują też, ja widzę sporo filmików, które bardzo mnie interesują, bardzo lubię je oglądać. Właśnie te takie świąteczne zakupy, pojawiają się już też takie projekty świąteczne. Ja już też zastanawiam się nad moimi projektami, które też Wam będę chciała pokazać, jakieś kartki inspiracyjne, tak jak już od 3 lat Wam pokazuję. Także mam nadzieję, że filmik Was zaciekawi. Serdecznie Was zapraszam na haul. I tak naprawdę nie wiem, zastanawiam się, bo jestem obładowana tutaj tymi rzeczami, zastanawiałam się, od czego by tu zacząć. Sama nie wiem, czy Wam pokazywać kategoriami. No może troszkę tak kategoriami Wam pokażę. Może nie sklepami, chociaż... dobra, to zacznijmy sobie od Actiona, może to, co mam tak na wierzchu. W Actionie, co kupiłam ostatnio, jak byłam, chociaż nie ma... ja już Wam mówiłam, że już tak tego Actiona w Actionie tak za bardzo już nie kupuję, bo te rzeczy się też powtarzają i po prostu nie ma co kupować takich powtórek. Ale w tym roku w sumie pierwszy raz widziałam takie zestawy tych papierów. To są takie papiery z brokatem i bardzo mnie zaciekawiły i kupiłam sobie 3 kolory. Taki złoty, powiedzmy srebrny i czerwony. I powiem Wam, że one naprawdę mają przepiękne kolory. Zobaczcie, jaka ta czerwień jest taka naprawdę świąteczna czerwień i bardzo fajny jest ten brokat, bo on jest taki drobniutki, tu się nic nie osypuje. Wydaje mi się, że to jest bardzo wysokiej jakości papier. Są papiery lustrzane, tutaj jest taki różowy brokat, też złoty papier lustrzany. Właściwie to jest takie różowe złoto trochę bardziej. Tutaj jest piękny bordowy, który już widzę, że mi będzie do jednych papierów pasował. Także to jest ten pierwszy bloczek, drugi jest właśnie w kolorach takich srebrnych, tutaj jest taki ciemny, szary brokat, właściwie prawie czarny. No ten jedynie taki holograficzny, no mnie nie przemawia, bo nie wiem, do czego go bym miała użyć. Tutaj jest fajny taki brokat biały, fajny na śnieżynki, na takie zimowe właśnie, jakieś fajne można ramki powycinać z tego, takie ala ośnieżone zrobić, omrożone, bardzo fajny. Jest taki lustrzany, srebrny i tutaj jest jeszcze taki bardzo fajny kolor, taki brązowo, taki no, bardzo ciekawy kolor też z brokatem. I bloczek złoty. Tutaj jest taki żółte złoto, właśnie brokatowe. Następny jest taki metaliczny, taki matowy, bardzo ładny kolor, bardzo fajny, podoba mi się. Następny jest taki szampańskie złoto, też z brokatem, bardzo ładne, delikatne takie. Naprawdę powiem Wam, że tutaj jest taki żółty, znowu złoty, lustrzany. I tutaj jest taki też stonowany, troszeczkę brokatowy. Ale bardzo, bardzo fajne te kolory. Myślę, że oprócz tego holograficznego, no to zdecydowanie znajdę zastosowanie do prac właśnie takich świątecznych kartek. Ale nie tylko, bo przez cały rok też używam różne takiego typu papiery brokatowe, także
Zdecydowanie się przydaje. Słuchajcie, wybrałam sobie jeden taki w Actionie bloczek, już znany też wielu osobom. One się co roku pojawiają w różnych konfiguracjach, są nowe te designy takich właśnie zestawów do kartek z takimi wypechankami. Nie wiem, czy tak do końca ja będę z tego korzystać. Jeśli nie, no to pewnie mój syn sobie gdzieś tam jakieś kartki będzie chciał tworzyć dla babci, tam dla wujków, ciociów i tak dalej. Także jeśli nie ja, no to jemu dam, ale podobają mi się te grafiki. Było tam sporo tych grafik, szczerze mówiąc, sporo tych bloczków było różnych. Na przykład to jest bardzo ładne, taki wianuszek. Te napisy fajne są, te banerki. No, takie prezenty. Ja myślę, że to spokojnie można sobie na swoje prace wykorzystać. Tutaj taka ramka też bardzo ciekawa. Można sobie tutaj jakąś grafikę z innych papierów oczywiście wstawić, no albo użyć tą. No, myślę, że to jest takie dosyć też ciekawe. Ja co roku jakiś taki bloczek sobie kupuję, żeby mieć w zapasie i najczęściej to też mój syn z tego też korzysta. On lubi czasem też takie właśnie świąteczne pracę sobie zrobić. I co ja mam jeszcze z Actiona? Słuchajcie, w Actionie jeszcze znalazłam takie opakowania kartek, już takich gotowych kartek. Zwykłe takie, wydawałoby się, kartki. W takim bardzo fajnym opakowaniu, takim pudełku. I ja pomyślałam, że ja te kartki, one są tutaj pakowane po 10 chyba, tak? Tak, 10 kartek. W każdym opakowaniu są dwa rodzaje. I ja sobie pomyślałam, że te kartki można fajnie wykorzystać, tutaj powycinać sobie pod tła, na przykład do scenek, jakichś takich kartek ze scenką, czy do okienek, jak robimy takie, wiecie, okienka. I tutaj fajne są te takie widoczki zimowe. Tutaj jest ten pierwszy design z takimi pagórkami, piękne choinki, śliczne też domki. Jest Mikołaj z reniferami. One są embosowane i one są też złocone. Mają złocenia, więc bardzo fajnie. Tutaj trzeba było tylko jakoś ominąć ten napis, ale myślę, że można sobie spokojnie tutaj taką scenkę wyciąć. Też, co myślę, że jest fajne, można fajnym wykrojnikiem tutaj ten środek wyciąć z tymi, czy jakieś kółeczko, czy jakieś fajne, jak mamy kształt, i wykorzystać po prostu te napisy. Wiecie, jako na front swojej kartki jakieś, więc myślę, że to jest taki też fajny pomysł. Po prostu trzeba je podrasować i wykorzystać po prostu jako papier, jako arkusze papierów. Tak samo tutaj też jest bardzo fajnie, można tą stronę, chociaż nie, bo tu jest wyembosowane, więc będzie widać, ale też jest ładny taki widoczek. Ale jak najbardziej taki front kartki można wykorzystać, więc z tego designu jest 5 i tutaj jest 5 takich innych z takim reniferem. Bardzo ładnym, też pagórki, ładne domki, takie wyzłocone te okienka. Myślę, że jakimś fajnym wykrojnikiem, albo nawet odciąć tutaj i zastosować po prostu sam ten dół, żeby tego napisu nie było widać. No i myślę, że to fajnie można wykorzystać. No bo oczywiście, no, kartka to jest z przeznaczeniem, że już wpisujemy życzenia i wysyłamy, ale no wiadomo, że my tutaj ja przynajmniej będę chciała sobie to wykorzystać może w jakiś inny sposób, więc to kupiłam to opakowanie pierwsze. I tutaj piszę, że z kopertami i foliówkami. Aha, bo tutaj są pod spodem, widzicie, to nawet nie doczytałam. Fajnie, bo są koperty, a te foliówki są gdzie? Czekajcie, bo ja tutaj nie widzę tych foliówek. Czy one są całkiem pod spodem gdzieś? Nie wiem. Jakoś nie widzę foliówek tutaj. Ale dobra. Niech będzie już. Mam swoje foliówki, już to mi nie zależy za bardzo. Także to jest ten pierwsze pudełeczko. I drugie pudełeczko wybrałam sobie takie. Bardziej w takim stylu skandynawskim skojarzyło mi się. Też jest po 5 z każdego rodzaju. I pierwsze to jest właśnie taka w tonacjach takich pastelowych, różowych. To jakieś lodowisko, dzieci na lodowisku, też fajne takie pagóreczki, domki, bardziej takie mini miasteczko, bardzo fajnie. I też mi się wydaje, że tutaj można fajnie sobie wyciąć właśnie ten środek i jako właśnie tło gdzieś do zastosowania w kartce. Natomiast tutaj nie wiem, jak to w środku wygląda, czy to są takie same. O, tutaj są szczęśliwego, to jest
wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, więc też wydaje mi się, że to można wyciąć i właśnie do środka kartki swojej wkleić i napisać właśnie z przodu też wesołych świąt gdzieś i szczęśliwego nowego roku. Jak najbardziej te napisy wykorzystam. Nawet nie wiem, czy tak za jednym zamachem sobie nie powycinam po prostu tutaj w różnych kształtach i będę miała gotowe do zastosowania nawet do środka kartki, czy jak to tam będzie mi pasowało. I tutaj ten drugi design, też bardzo ładny. Też lodowisko z taką piękną choinką po środku. Fajne te domki, naprawdę bardzo mi się podobają te wszystkie te designy. Także no tak pomyślałam, że no fajnie, być może się przyda i nie było to drogie, chyba kosztowało 14 zł jedno takie opakowanie, ale zważywszy na to, że tutaj są też koperty, jest tych kartek w sumie 20, także no na pewno zapas będzie na kilka lat, że tak powiem, bo na pewno nie będę wykorzystywać wszystkiego w jednym roku. Także to w Actionie polecam Wam, jeżeli uważacie, że taki pomysł jest ciekawy, to polecam Wam. Czekajcie, bo coś tutaj poodwracałam i mnie to denerwuje. Dobra, już niech tak będzie. Także myślę, że tutaj jest taki jakiś pomysł na wykorzystanie właśnie tych grafik, bo są bardzo, bardzo fajne. Tam jeszcze chyba były inne, ale ja właśnie mi zależało na takich widoczkach, bo właśnie do okienek to bardzo fajnie wygląda, więc wzięłam sobie tylko te. Także to jest Action. To jest Action, więc tutaj to odłożę na razie. I wiecie, nie, no, nie będę Wam mówić tak dokładnie z jakich to sklepów, bo nie pamiętam po prostu, jak to się przedstawia, jeżeli chodzi o sklepy konkretne, ale tutaj kupiłam sobie z Galerii Papieru złoty, dokupiłam jeszcze złoty papier lustrzany, bo to zawsze jest fajnie mieć w zapasie, chociaż w tych bloczkach z Actiona są te złote papiery, teraz tak sobie pomyślałam, ale ten kupiłam jeszcze wcześniej, więc nawet nie wiem, czy ja go już Wam nie pokazywałam, ale to nieważne, to wiecie, tego nigdy nie za wiele, bo to się używa przez cały rok. Czy do napisów, czy do różnych innych, jakoś maty, jak można zrobić maty, to wiecie, to się używa praktycznie cały czas. Przepraszam Was tutaj za to słońce, ale no nie wiem, co tu mam zrobić z tym oknem. Nie chcę go za bardzo zasłaniać, żeby nie było ciemno. O, tak może będzie lepiej. Okej, co ja Wam chciałam powiedzieć? Nie wiem, od czego mam jeszcze dalej, co ja mam Wam dalej pokazać. Aha, dobra, pokażę Wam może tak te wstążki. Kupiłam sobie wstążki, to w zwykłej pasmanterii u mnie. I też takie typowo świąteczne kolory. Dwie szerokości. Tutaj jest takiej jasnej, czerwonej. Taka jedna jest centymetrowa, druga jest taka 6 mm. Nie pamiętam, po ile tutaj bram, po 2 metry, po 2 albo po 3 metry, już nie pamiętam. W każdym razie taki kolor. Taki mocniejszy czerwony też sobie wzięłam, 1 cm, taką wstążkę. Wzięłam sobie taką całkiem ciemną bordową, bo ona mi też będzie do takich papierów pasowała, które Wam oczywiście później pokażę. Więc jest taka bardzo fajna też bordowa. Czekajcie, bo sobie coś tutaj chciałam sprawdzić. Ok. I dwie takie grubsze zielone, też fajne, używałam też w tamtym roku takie grubsze i pomyślałam, że sobie dokupię. Także to są wstążeczki, które kupiłam w pasmanterii. Co ja Wam jeszcze chciałam pokazać? Aha, jaku nie wiem. Dobrze, może teraz pokażę Wam kilka stempli, które kupiłam. I to będą tak, stemple najpierw z AliExpress. Kupiłam sobie 3 stemple na AliExpress i już Wam je pokazuję. Tu jest pierwszy stempel, taki świąteczny, który... Chcę Wam pokazać jakoś, żeby to po prostu było widoczne bardziej. Może na tym. Stempel z takimi napisami. On ma wielkość taką, no 5,5 na 5,5 myślę. Coś takiego. No i tutaj są napisy Merry Christmas, Love, Warm Wishes chyba, Peace. Czyli takie typowo świąteczne napisy. Ja myślę, że fajnie można to i tuszami zrobić, i wyembosować. Jako tło do kartek bardzo fajne. Myślę, że taki fajny, przydatny stempel, tym bardziej, że on jest taki duży. Takie kartki bardziej w stylu nowoczesnym.
Może bardziej też w takim stylu minimalistycznym. Myślę, że coś tu da się z tym fajnego zrobić. I mam dwa kolejne stemple z AliExpress, tym razem ze sklepu Alina's Cattle, czyli od Aliny. Pierwszy to jest taki tekst, to już jest taki chyba 6x6 cali, tak mi się wydaje, bo ten jest troszeczkę mniejszy. Ten nie wiem z jakiego sklepu, szczerze Wam powiem. Nie pamiętam. Wszystkie linki, jeżeli znajdę, to co znajdę, jeszcze uda mi się znaleźć, no to Wam podlinkuję z AliExpress. Ale ten wiem, że to jest z Aliny, od Aliny, bo Alina ma swoje, wiecie, logo i tak dalej. Także tu jest taki tekst i to jest tekst do piosenki Jingle Bells, bo tak sobie przeczytałam. I to jest Jingle Bells, czyli też świąteczna oczywiście. Bardzo ładny taki ten to pismo. Też myślę, że fajnie na tło można to wykorzystać, więc to sobie wzięłam. I drugi stempel od Aliny, taka tradycyjna kratka. Skojarzyła mi się też właśnie ze świętami, bo często te kratki się powtarzają właśnie w papierach też świątecznych, ale nie tylko. Myślę, że każda okazja na kartki męskie, na kartki nawet dziecięce, też bardzo fajnie na przykład w różowym kolorze sobie to nastemplować. Myślę, że taka kartka jest uniwersalna i do wszystkiego. Także bardzo mi się spodobał ten stempel i podoba mi się też właśnie, że on jest taki duży. Alina właśnie ma takie dostępne te duże stemple, bo już widziałam te stemple na AliExpress różne, ale one później się okazują takimi małymi. Jak się tam popatrzy na te rozmiary, to one są takie małe, jakieś takie kawałeczki i mi to nie odpowiada. Ja wolę mieć taki duży stempel, żeby faktycznie używać go jako, wiecie, jako tło, prawda? Także to jest to. I kolejne stemple to będą stemple z Agaterii i stemple z Crafters. Stemple z Agaterii nie pamiętam, w jakim sklepie kupiłam, ale to wiadomo, że one są dostępne praktycznie w każdym sklepie takim online. Ponieważ ja niewiele mam stempli takich w języku polskim świątecznych, więc stwierdziłam, że sobie kupię to, co znalazłam właśnie z firmy Agateria. I tutaj pierwszy to kupiłam. Nieświąteczna radość rozgrzeje nasze serca. To jest taki. Drugi to jest Wśród nocnej ciszy. Taki tekst kolędy. Ładne takie ma te zawijaski. Ja żałuję naprawdę, że one są takie małe. Wolałabym, żeby one były trochę większe. Ale myślę, że one są takie po prostu tradycyjne, fajne i na pewno mi się przydadzą. I trzeci kupiłam taki w kształcie gwiazdy. Serdeczne życzenia wesołych świąt, pełnych rodzinnego ciepła. Aha. Wesołych świąt Bożego Narodzenia, serdeczne życzenia pełnych rodzinnego ciepła. Aha, to jest tak. No i taki właśnie w formie takiej gwiazdki. Myślę, że też fajny stempelek, także sobie wzięłam te z Agaterii. I jeżeli chodzi o stemple jeszcze, no to mam te z Crafters, które kupiłam. One były na wyprzedaży, takiej już kompletnie zimowej. I już Wam pokazuję. Pierwszy stempel to jest taki Mikołaj. Są takie kamieniczki. I jest taki Mikołaj z reniferami, który gdzieś tam sobie leci po niebie. Także tutaj są te wszystkie trzy stemple. I one mają, sobie zobaczymy, bardzo fajny mają też, mają wielkość, dosyć duży jest ten Mikołaj. Właśnie ja chciałam takiego stojącego Mikołaja, bo mam takiego siedzącego jednego, który siedzi na takim fotelu mikołajowym. Ten mi się spodobał, także sobie to wzięłam. No, kamieniczki, no to wiadomo, że też są bardzo fajne, przydatne, można sobie fajnie to pokolorować. Takie coś mam już gdzieś w jakimś innym zestawie, takim chyba nawet z AliExpress, który kupiłam już lata temu, więc to na tym mi tam mniej zależało, ale najbardziej zależało mi na tym Mikołaju, więc wzięłam sobie to. Już Wam pokazuję następne dwa, bo jeszcze mam dwa stemple właśnie z Crafters, że to jest to. I tutaj wzięłam sobie z takiej jednej w sumie serii. To jest stempel i wykrojnik. I tutaj pierwszy to jest stempel z takim ptaszkiem. Nie wiem, słuchajcie, jak się ten ptaszek nazywa. Może ktoś wie. On się nazywa ten stempel Happy Christmas Wishes. No i widzicie ponsencję.
ptaszek, różne takie roślinki zimowe. Bardzo ładna jest tutaj ta ramka, którą można właśnie nastemplować. Tak ten stempel wygląda w całości. I do tego jest taki wykrojnik, który wykrawa tutaj ten środek. No i właśnie powstaje takie okienko. Bardzo ładne. Taka prosta tutaj jest pokazana kartka, ale myślę, że bardzo efektowna i taka przyjemna, więc wzięłam sobie ten stempelek. I z tej samej serii drugi stempel wzięłam sobie taką wioskę świąteczną. Wioseczka, taka fajne domki, choinki. Tutaj jest taka kompozycja z ostrokrzewu. I też jest do tego wykrojnik, który właśnie wykrawa tutaj tą górę. Można ten wykrojnik stosować, ale nie trzeba. Tutaj wydaje mi się, że no raczej sugeruje, że jednak lepiej wygląda, jak jest wycięte, ale na przykład tutaj można sobie nastemplować samą tą wioskę i zostawić, po prostu nie wycinać tutaj tego środka, pokolorować, tutaj właśnie nakleić jakiś fajny napis i bardzo ładna, gotowa kartka. Fajnie można to pokolorować, więc wcale nie trzeba tutaj tego wykrojnika stosować. Ok, także to są stemple, które kupiłam. Teraz jeszcze co Wam chciałam pokazać z AliExpress, to zakupiłam sobie wosk. Wosk, trzy kolory wosku, takie trzy świąteczne kolory wosku do laków, ponieważ ja bardzo lubię, chociaż mało stosuję, bo zawsze zapominam, że to w ogóle mam, ale ja lubię. Lubię mimo wszystko i tak sobie wymyśliłam, że no chcę jednak zacząć te woski robić i Boże Narodzenie i kartki świąteczne to jest taka dobra okazja, żeby te woski wykorzystywać, więc kupiłam sobie w kolorze złotym. Tu jest chyba 100 tych kuleczek. Kupiłam sobie w kolorze czerwonym. Ja Wam otwieram, bo przez tą folię tak nie widać tych kolorów, bo ta folia jest taka jakaś taka mleczna, więc bardzo ładna czerwień, taka prawie jak moje paznokcie. Taka sama, taka właśnie świąteczna, bardzo ładna, taka intensywna czerwień i zielony kolor. Ten zielony, jakoś wydawało mi się, że on będzie ciemniejszy. On jest tak dosyć jasny, ten zielony, ale ja zdaje się, że mam jakiś... Przepraszam, coś mi tutaj przyszło. Ja zdaje się, mam jeszcze jakiś tam inny zielony, więc mam też taki ciemniejszy czerwony, taki bordo troszkę bardziej. I złoty też jakiś tam mam, ale taki inny trochę, więc kupiłam sobie te trzy kolory na AliExpress i do tych wosków kupiłam sobie cztery nowe stemple, takie świąteczne, bo ja świątecznych nie mam w ogóle. Mam takie inne, ale świątecznych nie miałam żadnych, więc wybrałam sobie cztery. One były razem już takie z tymi uchwytami drewnianymi, więc bardzo fajnie. I to są te mniejsze stempelki, nie wiem ile one mają szerokości, ale chyba 2,5 cm albo jakoś tak, bo mam też kilka takich większych, 3-centymetrowych, te są te mniejsze, ale wydaje mi się, że takie wystarczą. I pierwszy wzorek to jest taka śnieżynka z takim tutaj dookoła takim kółeczkiem i tutaj pisze Merry Christmas and Happy New Year. Także to jest pierwszy stempelek. Drugi stempelek to jest taka choineczka z łańcuchami zawieszonymi, bardzo taki prosty, skromny, ale bardzo mi się spodobał, taki no typowo świąteczny z choinką. Trzeci to jest napis Merry Christmas i reniferek i tu jest jeszcze dzwoneczek, śnieżynka i tu jest taki jeszcze listek bardzo fajny, także tak to wygląda. I czwarty to są takie dzwonki świąteczne z kokardą. Także cztery takie różne, całkiem różne stempelki. Nie zrobiłam żadnych próbników, bo też nie miałam już czasu, ale cieszę się, że je mam, bo mam zamiar robić te stempelki, używać je i w ogóle. Dobrze, ja teraz może Wam pokażę jakieś papiery, bo jeszcze mam wykrojniki. I po prostu chciałabym Wam jakoś poprzeplatać, żeby nie było później nudno, wiecie, nudno. Dobra, ja Wam pokażę z Actiona, jaki papier znalazłam, bo wzięłam sobie tylko jeden taki blok właśnie w Actionie, który znalazłam.
Było tam sporo tych bloków, ale już wiecie, jak przeglądałam te bloki, to one już, te wzory mi się wydaje, że one się powtarzają. I w sumie ten jeden mi się najbardziej spodobał. I też okazało się, że jeszcze chyba sprzed 2 lat albo z tamtego roku mam te takie. Zaraz wam pokażę. To, co wam na początku pokazywałam, takie coś, taki zestaw, tylko właśnie z tymi zwierzątkami, bo był kiedyś taki. Więc myślę, że to mi będzie pasować jedno do drugiego. Więc stwierdziłam, że sobie wezmę ten blok i on jest naprawdę bardzo przyjemny. Bardzo ładny ma te tutaj te papiery. Tu są takie choineczki, jakiś tutaj jest taki koszyczek z wełnami. Tu jest fajny taki arkusz do wycinania. Bardzo mi się podobają te kubeczki. W ogóle słodkie są te króliki, te zwierzątka w ogóle, te wiewiórki. Bardzo fajne. Tutaj no taki ciemniejszy z takimi jakimiś jodłami. Ten jest fajny. Ja lubię kratki bardzo. On jest taki bardziej pod jesienne kartki, ja bym powiedziała pod męskie kartki. Tutaj jest kalendarz. Tutaj są takie fajne kominki, też fajne na tło. Tutaj też są kominki. Tutaj są bardzo fajne tagi, które można sobie powycinać i też albo na kartkę zrobić, albo właśnie wykorzystać je na prezenty, po prostu jako tagi. Jak najbardziej. Te napisy zdecydowanie można wykorzystać, też pociąć sobie takie paseczki. No, tutaj taki jakiś brązowy papier, tutaj jest jakieś napisy są, nie wiem nawet, bo nie jestem zbyt ślepa, żeby to przeczytać. Tutaj są choinki. Te grafiki też są bardzo fajne. Podobają mi się. Tutaj są jakieś tam renifery, myszki, króliczki. Bardzo słodkie, bardzo fajne. Podoba mi się to. Tutaj są takie kominki, kozy takie, fotele i jakieś kubeczki, prezenty. Te koniki takie bujane, bardzo ładne. Tu kolejna kratka, taka dosyć uniwersalna. Tutaj są prezenty. I niektóre te arkusze są takie, mają brokat. Także też są bardzo ciekawe. To jest ładne też na tło. Tu kolejne, takie zielone. Tutaj są takie grafiki do wycięcia. Bardzo mi się spodobały. Ja nawet myślałam na początku, że to są wypychanki, bo one mają takie linie tutaj zrobione. I ja myślałam, jak zobaczyłam to w Actionie, że to już jest takie, wiecie, wycięte. No niestety nie jest wycięte. Trzeba będzie to samemu wyciąć, ale ponieważ są te linie, więc będzie trochę może sprawa ułatwiona. W każdym razie same grafiki są bardzo, bardzo fajne. Ja wiem, że te grafiki się powtarzają, gdzieś tam one się gdzieś tam przewijają w tych bloczkach różnych, takich czy innych, ale myślę, że są dosyć ciekawe. No i tu kolejna kratka, taka też tradycyjna. I tu już chyba są takie bardziej, o widzicie, takie tła. Bardziej tła, już chyba nie mieli czym zapełnić tego bloczku, więc zostawili już takie tła same. I tutaj jest jeszcze na końcu taki template do stworzenia takiego pudełka, takiego płaskiego. No, na jakieś tam czekoladki, ewentualnie duże to nie jest, ale myślę, że może akurat komuś się spodoba. Nie wiem, czy będę akurat robić taki box, ale jest dołączony, więc jak ktoś ma ochotę, to może skorzystać. Także to jest bloczek jedyny, który jest w Actionie wzięłam, na który się skusiłam, tak naprawdę. I może jeszcze jeden papier wam pokażę, żeby tak poprzeplatać. Albo dobra, pokażę wam to, co kupiłam sobie w polskim sklepie, którymś internetowym. Już nie pamiętam oczywiście w którym, ale kupiłam sobie z Lemoncraft ten Wonderful Christmas. Nie wiem, ile jeszcze tam części do tego zestawu było, do tej całej kolekcji. W każdym razie ja sobie kupiłam ten blok 30x30. Kupiłam bloczek 8x8 cali. I kupiłam tutaj ten dodatek, te elementy, bo tu jest papier, a tu są elementy do wycinania. I ja też to kupiłam z myślą właśnie o takich kartkach, bardziej okienkach. Ja już nie będę tak kartkować może papierów, bo każdy chyba zna te papiery, to szkoda już czasu. Ale tu są takie właśnie motywy bardzo tradycyjnych świąt, które ja uwielbiam. Piękne są te papiery, naprawdę. Tutaj te nutki mi się bardzo podobają. Już kiedyś wam wspominałam, że my w rodzinie mamy muzyka i ja
właśnie czasami potrzebuję takich właśnie muzycznych rzeczy, tym bardziej, że ta osoba właśnie w grudniu ma urodziny, więc też mogę to powiązać po prostu jedno z drugim. No piękne są te papiery, naprawdę, bardzo mi się podobają i ja Wam powiem, że ja właśnie głównie kupiłam je z tego względu, żeby właśnie je stosować też do, jako takie scenki, bo ja uwielbiam takie, wykorzystywać takie właśnie elementy, takie scenkowe. Bardzo mi się to podoba. Właśnie wyciąć sobie taką scenkę kominkową, gdzieś tam z boku przyozdobić i kartka gotowa. Naprawdę te grafiki są tak piękne. I w związku z tym właśnie kupiłam sobie. Poza tym, no, taka kratka też bardzo fajna. Czy na przykład te ostrokrzewy, no, piękne. Bardzo ładne są te kolory, takie soczyste, nie takie wyblakłe, wiecie, jak czasami w papierach, tylko naprawdę bardzo, bardzo ładne. Kupiłam ten duży bloczek, bo nie wiedziałam, jak te grafiki są duże tak naprawdę. I wydawało mi się, że może te grafiki z tego dużego bloczku będą lepsze, ale teraz widzę, że one są troszeczkę za duże. Ale ja oczywiście to jakoś tam sobie wykorzystam. Natomiast tutaj w tym dużym bloczku podobają mi się te trzy grafiki. Idealne do DL-ki, bardzo takie ładne, zimowe klimaty, zupełnie w innym stylu niż cała kolekcja, cały papier, więc nie wiem, co tam autorzy mieli na myśli, bo to jest naprawdę zupełnie inny klimat. To są takie, wiecie, białe święta, śnieg, a tutaj są całe papiery, cała kolekcja jest taka, wiecie, typowo w czerwieniach, w zieleniach, ale bardzo, bardzo ładne. Wydaje mi się, że naprawdę fajnie to można też wykorzystać. No, tutaj jest też powtórzone są te papiery. Ładne, o te są ładne graficzki też, takie można też powycinać. Chociaż ja powiem Wam szczerze, że jestem przeciwna, znaczy przeciwna, nie lubię za bardzo używać o takich tego typu rzeczy, bo to są dla mnie jakieś postaci, no nie wiem, ani to nikt z rodziny, jakaś tam dziewczynka. No nie wiem. Tutaj no to już lepiej, bo już te prezenty i tak samo tutaj z tym Mikołajem, jak są te dzie o to na przykład. Gdzie mi się oczywiście zacina kamera. Na przykład to, no to jest fajne, bo to jest taka już scenka typowa. Ale no na przykład taka sama taka twarz dziecka, to nie wiem, ani to moje dziecko, ani to nie wiem co to jest. Także no ja za bardzo za tym nie przepadam, ale no ale wzięłam sobie. No i tutaj są te elementy. No i tutaj w tym bloczku z elementami są właśnie fajne okienka, są te takie do wycinania, bardzo fajne. Tutaj są fajne też takie banieczki i drzwi, które mi się bardzo podobają. I powiem Wam, że nawet przykładałam sobie taki, ostatnio pokazywałam Wam taki zestaw wykrojników, takie półkole. I one, jeden ten wykrojnik wielkością mi tutaj super pasuje, więc będę mogła to wyciąć sobie po prostu wykrojnikiem. Nie będę musiała tego ręcznie wycinać, więc to też fajnie. No i tutaj są właśnie te dzieci, których ja no, nie przepadam za tymi dziećmi, bo jakoś tak mi się to wydaje takie strasznie creepy. Pomimo, że one są ładne, mają ładne buzie, ale jakoś, no na przykład to, no nie, no jakoś nie za bardzo. Ale zawsze mogę użyć na przykład tą kratkę. Ostatecznie mogłabym te użyć, te śpiewające, bo to taki przynajmniej chór jest, ale ta dziewczynka na przykład, no to nie wiem. Do czego? Tutaj, no też ładny ten kominek, te listki, bardzo fajne. No i to się już powtarza wszystko. Także ciekawy bloczek też na pewno z Lemoncraft. Bardzo ładna kolekcja, ładna kolorystyka. No i przede wszystkim te scenki kominkowe bardzo mi się podobają, więc myślę, że przepraszam, będę miała radość z ich używania. Więc to jest to. Dobra, i teraz Wam może pokażę. Dobra, czy ja Wam jeszcze chcę pokazać jeden bloczek? Nie, no to dobrze, to pokażę Wam teraz wykrojniki. Pierwszy wykrojnik to jest z Craft and You Design i to jest po prostu napis Wesołych Świąt. Nawet jak przy ten wykrojnik, to ja się zastanawiałam, czy ja już nie mam takiego wykrojnika, ale potem sprawdziłam, bo okazało się, że nie mam. Ale jakoś tak mi się znajomy wydaje. Być może ja go po prostu widziałam na wielu filmikach już w tamtych latach i może mi się skojarzyło. On wygląda tak. Także no taki tradycyjny napis, bardzo ładny. Podoba mi się, że to jest połączone, że to nie są dwa wykrojniki, tylko że to jest jako
jedna całość, to na pewno ułatwia używanie takiego napisu. Także to jest pierwszy wykrojnik. Drugi wykrojnik to jest Scrafters. To jest taka skarpetka i rękawiczka. I powiem Wam szczerze, że myślałam, że to będzie większy wykrojnik. Natomiast one są takie malutkie. I ja Wam pokażę, jak one wyglądają. Są przesłodkie. Tu jest skarpeciuszka. I tu jest rękawisia. No, one są przesłodkie. Naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Tutaj jest jeszcze do tego taka śnieżynka. No, bardzo słodkie to jest. Myślę, że gdzieś tam przy kompozycji może gdzieś tam można włożyć, podłożyć, żeby tam uzupełnić czymś. No, myślałam, że one będą większe, ale, no, ale są malutkie, ale no, trudno. I tak mi się podobają. Są takie, no, naprawdę słodziutkie. Także to jest to. Później pokażę Wam teraz tak. Z Crafters jeszcze kupiłam sobie taki wykrojnik z takimi banieczkami, które wiszą tak na takich gałązkach, jakby na choince. I to jest z takiej kolekcji 12 Days of Christmas. To jest taka jedna z najnowszych kolekcji właśnie świątecznych z Crafters. I ja Wam później pokażę papier, bo papiery sobie kupiłam też do tej kolekcji. No i właśnie ten jeden wykrojnik, bo mi się bardzo spodobał. I to jest właśnie takie bańki. Tak to wygląda. I ja Wam pokażę, bo ja to wykroiłam, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. To ma wielkość 9 na 13 cm i wygląda to tak. Myślę, że dosyć ciekawie. Można sobie to pokolorować mazakami. Tak myślę, że ciekawie będzie właśnie pokolorować to wszystko mazakami, bombki w różnych kolorach, tutaj te gałązki, dosyć ciekawie to wygląda, więc to jest to. I jeszcze jeden z Crafters mam, nie zrobiłam już tego wzornika, ale to jest z kolekcji The Snow Queen. To jest taka kolekcja właśnie, która się pojawiła w lipcu, w ramach właśnie Christmas in July. Także ja sobie wziąłam z tej kolekcji tylko ten jeden wykrojnik. On się nazywa Frozen Dreams i to jest taka ramka ze śnieżynkami. Dosyć duża, ona ma 6 na 6 chyba ona jest, albo jakoś tak prawie 6 na 6. W środku oczywiście wycina tutaj to okienko. No i są takie śnieżynki. Taki dosyć przydatny, uniwersalny też według mnie wykrojnik. Bardzo ładnie wygląda, także wzięłam sobie to. Następny wykrojnik. To jest, słuchajcie, który kupiłam w polskim jakimś sklepie online, ale on jest z firmy Amy Design. Powiem Wam, że bardzo fajne te wykrojniki mają, bo oglądałam sobie właśnie na stronie, ale nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy to jest Scrap Passja to była, czy nie wiem, czy Zielone Koty może? No nie wiem, w każdym razie Amy Design. I ten wykrojnik się nazywa Christmas Houses. I tu jest sześć domków, plus takie dwie choinki i jakaś skrzynka pocztowa. Ja bardzo chciałam mieć takie kamieniczki, nie mam czegoś takiego w ogóle. I też zależało mi, żeby one nie były za duże, albo też żeby nie były za małe. Te są idealne, naprawdę idealne. Tutaj jeszcze jest jakaś tam seria. To są te kamieniczki, tutaj są jeszcze takie jakieś choinki. Tutaj jest zestaw jakichś kluczy. I tutaj jest chyba jakaś. Coś, nie wiem, ala książka jakaś? Coś takiego. Także bardzo fajne wykrojniki. I już Wam pokażę, jak wyglądają te domeczki. Zobaczcie, taka kamieniczka. I taka, większa troszkę. I tutaj jest taka. Powinnam Wam to pokazać na jakiejś kartce. O, tutaj. Sobie weźmiemy. Także tu są te trzy. I następna. I tutaj jest taka wąska, jeszcze bardzo fajna. Także takie kamieniczki bardzo mi się podobają. Mają fajny, fajny wymiar. I na pewno będą się fajnie prezentować. I też wydaje mi się, że nie tylko na kartki świąteczne, ale myślę, że jakieś takie parapetówki, przeprowadzki. No, myślę, że zastosowanie ma to takie spore.
Także to są. Aha, jeszcze jeden wykrojnik mam, jeszcze jeden, i to będzie wykrojnik. To jest wykrojnik z firmy Carnation Crafts, bo tam też zrobiłam sobie niewielkie zakupy. W tamtym roku pokazywałam Wam, też takie wykrojniki sobie zamówiłam. One nie są może super tanie i też wiecie, przesyłka, bo to z Anglii, tam akurat płacę za przesyłkę, bo nie mam żadnej zniżki. Także no nie zamawiam specjalnie w tej firmie, ale raz w roku sobie tam pozwolę, żeby jakieś tam zamówienie zrobić. I w tym roku właśnie zamówiłam sobie kilka wykrojników, ale teraz Wam pokazuję tylko ten jeden, bo to jest świąteczny wykrojnik, pozostałe nie są, więc te pozostałe Wam pokażę w innym holu, jakimś tam ogólnym. Natomiast z takich świątecznych właśnie zamówiłam sobie taką bombkę świąteczną i już Wam mówiłam, że to polega na tym, że do tego są grafiki, które można sobie wydrukować. Grafiki są dostępne w różnych kolorach i można sobie to wycinać właśnie w tych różnych kolorach tych grafik. Przeważnie jest tak, że w jednym kolorze jest jakby gratisowo taka grafika, natomiast pozostałe kolory trzeba dokupić. One, taki cały zestaw kolorystyczny, powiedzmy 5 kolorów, no to kosztuje około 3 funtów, więc no niezbyt dużo. Ja sobie kupiłam właśnie te zestawy wszystkich kolorów. Jeszcze tego nie wydrukowałam, bo to dosłownie przyszło, słuchajcie, 2 dni temu i nie miałam czasu tego jeszcze wydrukować. Ale to jest taka ładna bombeczka. Nie trzeba korzystać z tej grafiki, akurat jeżeli chodzi o tą bombkę, dlatego że ona jest taka ażurkowa, więc można spokojnie sobie na przykład ją wyciąć tutaj tą ramkę, wiecie, na przykład w białym czy w jakimś tam papierze. Natomiast tutaj tą ażurkową część, na przykład w złotym papierze czy w srebrnym, jak tam się chce, czy w jakimś innym kolorze, i też będzie fajnie. Natomiast grafika jest tak dostosowana, że właśnie tam jest chyba fioletowa, różowa, złota. Także jak to wydrukuję, to Wam pokażę może przy okazji jakiegoś tam innego filmiku. Wydaje mi się, że to jest też fajne zastosowanie takich bombek. No a tak pozostałe te wykrojniki, które kupiłam. Całe 3 chyba następne. Nie wiem, tak, 3 dokładnie. To pokażę Wam w innym holu, bo tylko jeden taki wykrojnik świąteczny sobie wzięłam z tej firmy. Dobra, to mamy te wykrojniki. To są wszystkie wykrojniki. I te próbki. Co jeszcze sobie kupiłam? Kupiłam sobie jeszcze, skusiłam się na takie spreje. Też nie wiem, w jakim to sklepie kupiłam, gdzieś, no, w którymś z tych polskich. Natomiast to jest z firmy chyba Odif, tak? Tak mi się wydaje. I to są takie brokaty w sprayu. I kupiłam sobie 3 kolory. Przepraszam, że szeleszczę. Chciałam kupić sobie coś takiego do, no na przykład do kwiatków, żeby pryskać kwiatki. To jest taki bardzo delikatny brokat. Kupiłam sobie złoty, opalizujący i srebrny, czyli w takich, no, 3 najbardziej, wydaje mi się, kolorach takich popularnych, gdzie ja sobie najwięcej zastosowania znajdę. One są bardzo fajne, bo ja już je też próbowałam wcześniej i bardzo fajnie wyglądają, taki decentny połysk dają, który bardzo mi się podoba, bardzo mi odpowiada, więc to sobie kupiłam te 3 kolory. Kolejną rzeczą, którą wzięłam sobie z Crafters, to jest taki pad. Właśnie to są takie wkłady do kartek, do środka kartek. Ja już Wam pokazywałam przy okazji innych tam filmików zakupowych, że kupiłam sobie takie wkłady, ale takie, one się nazywają Everyday Sentiments, czy coś takiego. Czyli one są takie urodzinowe, w kolorystyce właśnie srebrnej i złotej. Natomiast ten jest typowo bożonarodzeniowy, Christmas Wishes. I też on jest na papierze białym i kremowym w 2 wersjach, tak jak tamte. Z tym, że tak, te są kwadratowe, czyli takie na kartki, do kartek 6x6 czy 5x5. One są już tutaj, mają bigowanie, więc można sobie to jak najbardziej właśnie do kartki właśnie złożyć do środka, albo też ja planuję sobie właśnie wycinać i też jako front kartki, jako na front kartki stosować, więc to też jest jakiś tam pomysł. I tu są wszystkie takie życzenia świąteczne. Bardzo mi się to spodobało. I widzicie, że one mają srebrną folię i mają też złotą folię. Więc one są, każdy tam jest inne. Właśnie z
takie wyfoliowane, bardzo, bardzo fajne. Także wziąłam sobie ten bloczek, był jeszcze w rozmiarze 5x7 cali, ale już był sprzedany, więc już nie udało mi się go dostać. Także mam ten, ale w zupełności mi to wystarczy i na pewno będę sobie to używała. Zostały nam tak naprawdę jeszcze papiery. Jeszcze papiery i papierów mam raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, mam cztery bloczki, ale tak naprawdę pięć bloczków, z tym, że dwa mi się powtórzyły, bo po prostu zapomniałam, że zamówiłam i zamówiłam drugi raz. Także mam dwa. Ale to wiecie, papiery są świąteczne, więc one mi nie zginą. To może właśnie zacznę od tego, który mam podwójnie. To jest... one są wszystkie z Crafters, od razu tak może powiem. Ten mam podwójny, nazywa się Season's Greetings. To jest papier, który się też pojawił w ramach właśnie Christmas in July. Także ja mam dwa te bloki. Będę miała w zapasie, ewentualnie też podzielę się arkuszami z kimś, jak będę robić jakąś paczuszkę może, albo coś. Także to nie ma problemu. I teraz ja Wam tak pokażę, bo może jesteście ciekawi, jak to wygląda. W ogóle wszystkie te papiery, które ja sobie zamówiłam, one są takie dosyć tradycyjne, w tradycyjnych kolorach. Tak samo te z Lemoncrafta, one są też tradycyjne, bo ja najbardziej lubię takie właśnie święta tradycyjne, w tradycyjnej kolorystyce. Bardzo mi się podobają takie papiery, najbardziej do mnie przemawiają, najbardziej są w moim stylu, więc dlatego takie sobie zamówiłam. Także tutaj jest ten pierwszy bloczek i z każdego jest po trzy. No tutaj jest też dużo zieleni, dużo takich choinek, jakieś prezenty. Bardzo, bardzo ładny jest ten papier. Oczywiście on jest dwustronnie drukowany, ale zawsze ta druga strona to jest taka, wiecie, gładka, bardziej stonowana. Tutaj są takie gałązki choinki z bombeczkami. Tutaj są, jest taka kolorystyka bardziej też złota, ale, no ale też taka tradycyjna. Jakieś szyszki, śnieg jakiś taki padający. Tutaj też bardzo ładne takie prezenty, kompozycje choinkowe. Tutaj bardzo ładna taki krajobraz zimowy z choinkami, z pagórkami. Jakieś dzwoneczki na gałązkach, bardzo, bardzo fajne. Kolejny też w takich kolorach, delikatnych brązach, takich neutralnych kolorach, też z jakimiś dzwoneczkami. Jakieś jagódki tutaj. Naprawdę piękne są te papiery. Tutaj fajne są takie lampiony pozawieszane na gałązkach drzew. Jakieś nawet róże tutaj takie zimowe, te laski takie, te cukierki. Tutaj kolejny krajobraz, taki troszeczkę większy pagórek. Tu fajne takie kokardki pozawieszane. Bardzo, bardzo ładne. I następny prezenty. Śnieg, tutaj też takie fajne lampiony pozawieszane, piękne te puinsencje tutaj, takie intensywne czerwone. Tutaj są taka strona z takimi kwadracikami. Myślę, że może fajnie też do kalendarza, jakieś sobie powycinać tutaj cyferki, też ponaklejać i też będzie fajnie można wykorzystać do kalendarza. I ostatnia. Taka ze skarpetkami zawieszonymi, bombeczki, grzybki, też bardzo ładna kompozycja. Każdy arkusz taki, wiecie, ośnieżony. Także bardzo, bardzo mi się podoba ten bloczek. Mam dwa, więc też chętnie się mogę z kimś podzielić. Myślę o takiej paczuszce też dla kogoś z Was, także na pewno coś tutaj pokombinujemy. Więc to jest pierwszy. Drugi papier. To jest, bo to wtedy wyszły dwa te papiery. Jeden to właśnie ten Season's Greetings, który Wam przed chwilą pokazałam, a drugi to nazywał się Christmas Cheer i on jest taki bardziej, on jest w podobnych kolorach, ale on jest troszeczkę w innej
w innym stylu. On jest taki bardziej piernikowy, bajkowy, taki skandynawski. Jak zobaczycie, on ma troszeczkę inny wydźwięk niż tamten. Tamten jest taki typowo tradycyjny, ten jest taki no, bajkowy. Zobaczcie, to jest taki bajkowy Mikołaj, taki domek z pierniczka. Także też ich jest po trzy. Tutaj są też takie choineczki, jakieś gałązki, pozawieszane bańki, te lizaczki. Tutaj kolejne domki. Tutaj takie w paseczki pierniczkowe ludki, też skarpetki jakieś. No przewija się ten motyw właśnie tych domków z piernika. Tutaj jest krajobraz właśnie też taki leśny, ale taki bardziej właśnie bajkowy. Tutaj jest bardzo fajny arkusz taki ze skarpetkami, takie rzędy skarpetek świątecznych, bardzo fajnych. Tutaj z kolei są takie rządki domków, kamieniczek takich piernikowych. Podobają mi się te dachy, takie posypki mają. Bardzo fajnie to wygląda, tak słodziutko. I tutaj są takie też takie bardziej w nowoczesnym stylu takie choinki. Takim skandynawskim, wiecie, te gwiazdki takie jak sweterki. Takie skandynawskie. No i tutaj też domki w takiej bardziej różowej kolorystyce. Merry and Bright. I kolejny arkusz, też skarpetki, gałązki, przyozdobiona choinka. I tutaj też takie kwadraciki właśnie, które fajnie by na kalendarz się nadawały. Też właśnie z cyferkami. I ostatnia strona choinki z prezentami na tle takim zielonym. Też myślę, że dosyć ciekawe. I tutaj na tej drugiej stronie są takie, o widzicie, sweterki, paseczki, taki no bardziej nowoczesny styl, kropki. Tutaj też jakieś powtarzają się, już jakaś kratka. No też fajne na tła, ale to już mówię, to jest taka już bardziej no, w nowoczesnym, bajkowym stylu ten papier, ale bardzo mi się też podoba, ten Christmas Cheer. I słuchajcie, mam kolejny papier, który nie sądziłam, że uda mi się go dostać, ponieważ ta kolekcja, Tis the Season, ona, tam są jeszcze jakieś elementy do kupienia z tej kolekcji. Ja mam chyba dwa stemple, chyba mam, albo jeden nawet z tej kolekcji, bo to kupiłam jeszcze w tamtym roku. Papiery się bardzo szybko sprzedały i oni po prostu jakby jak był ten Christmas in July, powtórzyli te papiery, z czego bardzo się cieszę, bo udało mi się właśnie ten papier dorwać i kupić sobie go. Bardzo mi się podobał ten papier zawsze i żałowałam, że nie mam tego papieru. No i teraz już go mam. On też jest taki tradycyjny, już Wam go pokazuję. On ma takie większe troszeczkę te grafiki, ale jest piękny. Właśnie motyw ptaków. Nie wiem, czy to nie jest jakiś gil albo coś takiego. Nie wiem, powiedzcie, jaki to jest ptaszek. Taki chyba typowo zimowy, ale nie wiem. Jest piękna tutaj ten ostrokrzew, jarzębinka taka. I też jest po cztery arkusze są. Tutaj jest arkusz taki podzielony na 6 na 6 cali, takie wianuszki z lampionami. Tutaj jest właśnie ten piękny ptaszek z dzwonkami. Tutaj jest ten kardynal. Nie wiem, jak on się nazywa po polsku też. Czy kardynal też chyba? Także też jest cztery arkusze tych papierów. Tutaj jest taki arkusz właśnie z tymi czerwonymi ptakami. Pomarańczki, piękne takie kompozycje. Myślę, że to fajnie można też wyciąć i właśnie sobie wziąć jako na front kartki. Strasznie mi się podobają te papiery. Kolejny arkusz jest piękny też z taką piękną kompozycją tutaj, z takim stroikiem. Tutaj są takie cudowne dzwonki. Tutaj świece, taki stroik, bardzo, bardzo ładny. Tło jest piękne też z takimi napisami, takie miks mediowe, troszkę tutaj też śniegu. Także piękne. Tutaj kolejny, też bardzo ładny arkusz. Kolejne kompozycje z szyszkami, jest tutaj z tymi lizaczkami. Tutaj też jakieś jagody, dzwonki i szyszki. Kolejny arkusz jest taki jakby
na każdym rogu ma takie kompozycje. Bardzo ładna jest ta kolorystyka. Myślę, że ten fiolet tutaj nadaje takiego ciekawego wydźwięku. Naprawdę, no ja lubię fiolet i te właśnie te jagódki tutaj bardzo fajnie pasują. I kolejny to jest dzwonki. Tutaj z kolei w rogu jest taki piękny też lampion. Prezenty. Też bardzo fajne kompozycje. I ostatni arkusz to są też znowu takie podzielone na cztery. Takie arkusze, powiedzmy 6 na 6 cali. Też jako front kartki idealny, tutaj z esencjami, bardzo ładne. Tutaj sobie jest banerek Merry Christmas, też znowu te ptaszki. No, bardzo, bardzo ładne. Także tutaj jest tyle. To jest ten papier Tis the Season z kolekcji. Bardzo, bardzo się cieszę, że go mam i bardzo naprawdę mi się podoba. Więc to jest ten. I słuchajcie, ostatni papier, który mam, jest zupełnie właśnie czymś innym niż ja do tej pory też miałam i widziałam. I jest to właśnie papier z tej kolekcji, do której jest ten wykrojnik. Czyli to jest właśnie z kolekcji 12 Days of Christmas, czyli 12 dni świąt. Wiecie, to jest w ogóle cały pomysł, w Polsce to nie jest takie znane. Bo to jest taka piosenka 12 Days of Christmas i to chodzi o to, że tam jest wyliczanych właśnie 12 elementów, że na przykład tam jest 3 baletniczki, 6 bębenków i to tak się odlicza po prostu do świąt. Ja nie znam tej piosenki, ale wiem, że to na tym polega. Cała ta kolekcja właśnie 12 Days of Christmas była właśnie zrobiona pod to. Tam były te wszystkie elementy, te ptaszki, te baletnice, te bębenki. Ja tego w ogóle nie brałam, dlatego że ponieważ u nas to nie jest takie w ogóle popularne, więc nikt by nawet nie wiedział, jak ja bym sobie nagle bębenki nakleiła na kartkę świąteczną, więc nie brałam tego. Ale wzięłam sobie właśnie ten papier, bo on jest tak piękny, ja Wam go zaraz pokażę. Zobaczcie, on ma właśnie taką zupełnie inną kolorystykę, bo ma dużo fioletów, takiego borda. Ma w ogóle te perły tutaj takie, one wyglądają naprawdę, jak się na żywo ten papier ogląda, to one wyglądają tak, jakby były złocone. Więc już sobie oglądniemy ten papier. Piękny jest, naprawdę tak bardzo mi się spodobał, że sobie właśnie go musiałam wziąć. Cały czas się powtarza tutaj w tych papierach ten motyw tych korali, takich pereł, takich łańcuchów właśnie, właściwie z takich pereł złotych. I tych arkuszy jest raz, dwa, po trzy. One też są dwustronnie drukowane. Tutaj są takie piękne ptaszki. Tutaj bardziej w kolorystyce takiej zielonej. Piękne też takie tutaj, widzicie, takie wzory, takie nie mozaiki, tylko no takie ładne, takie jakieś serwetki czy coś takiego. No piękne. Tutaj są piękne bombki i napisy Merry Christmas. I to wszystko wygląda tak, jakby to było, wiecie, takie wyzłocone. Tak nie widać tego w kamerze, ale naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. No i tu się właśnie powtarzają te elementy właśnie tych kogucików. Tam, nie wiem, nie potrafię Wam powiedzieć, jakie tam są te elementy, ale tutaj właśnie są koguciki. Tutaj są te jakieś takie ptaszki. To już bardzo ładny kolor, taki bordowy. I właśnie tutaj ta wstążeczka będzie mi fajnie pasować, którą kupiłam. Następny arkusz jest taki bardziej pomarańczowy. Także tutaj naprawdę ten papier jest taki, wiele kolorów można tutaj zastosować. I nigdy nie sądziłam, że właśnie papier świąteczny może być właśnie w takiej kolorystyce, bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Tutaj kolejne bombki, jakieś takie kaczuszki. Nie wiem, co to są kaczuszki, czy jakieś tam inne ptaki, nie wiem. Tutaj są kolejne, jest piękny taki granat, naprawdę bardzo ładny i w połączeniu z fioletem i z takim kolorem różowym, no pięknie to wygląda, bardzo mi się podoba. Tutaj są jakieś takie dziewczynki z jakimiś dzwonuszkami. To też, wiecie, wiąże się wszystko, każdy ten element wiąże się z tą piosenką, ale no ponieważ ja nie znam tej piosenki, więc za bardzo nie kojarzę. Tutaj jest ta baletnica jakaś tam, która też występuje właśnie w tej piosence, czy tam w tym wierszyku. I tutaj są jakieś takie pajacyki, czy jacyś chłopcy, nie wiem, co to jest. Też banieczki w takich kolorach brązu. Tutaj są fleciści.
I ostatni jest właśnie z bębenkiem, bo to jest też jakiś tam motyw z tej rymowanki piosenki. Tutaj jest, bardzo mi się podobają, to jest jakaś taka serwetka, taka nadrukowana, bardzo ładnie to wygląda, naprawdę. I kolory są piękne. Także to jest ten papier, bardzo taki oryginalny mi się wydaje. Takie zupełnie coś innego niż to, co do tej pory gdzieś tam było. Także słuchajcie, ja już to jest wszystko, co sobie kupiłam na te święta. Wszystko, co chciałam Wam pokazać. No, jest tego sporo. Ten filmik już tutaj trwa... godzinę? Niemożliwe. Zobaczymy, jak ja to poprzecinam. To może będzie krócej. W każdym razie, ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podoba haul. Napiszcie, co Wam się najbardziej podoba. Ja linki, te, które poznajduję do tych produktów, które znajdę, to Wam podrzucę. Wydaje mi się, że znajdę sporo tych linków, także zaglądajcie tutaj pod film, jeżeli jesteście zainteresowani czymś.